serdecznie w tą piękną, słoneczną, niezwykłą niedzielę w Oliwskim Ratuszu Kultury. Sobotę. Proszę popsikać rączki i wypełnić kwity. Na sali może być ze względów higienicznych tylko tyle osób, ile jest miejsc siedzących. Także jeszcze troszeczkę mamy miejsc. I powracam do witania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że nas odwiedzacie, że dzisiaj przyszliście. Serdecznie dziękuję Panu Janu Danielukowi, że przyjął nasze zaproszenie i że przygotował dla nas dzisiaj wykład, w którym będzie o rzeczach radosnych, jak to na święto przystało. Jak najbardziej. Dobrze. Dziękuję Pani Magdo. Dzień dobry Państwu. Dziękuję, że Państwo zdecydowali się przyjść. Dla formalności ja nazywam się Jan Daniluk i faktycznie, jak zostało to przed chwilą wspomniane, mam dzisiaj nieskrywaną przyjemność. Mówię to naprawdę z głębi serca. Raz przed Państwem wystąpić, bo ostatnie kilka miesięcy, jak Państwo wiedzą, nie sprzyjały albo no, mocno ograniczały takie możliwości. A dwa, faktycznie dzisiaj opowiedzieć Państwu o temacie, który gdzieś, to za chwilę też rozwinę tą myśl, gdzieś zazwyczaj umyka badaczom, historykom, jest uważane za coś może troszeczkę bardziej pośredniejszego niż ta wielka historia, historia polityczna, a więc mówimy o tak zwanym przemyśle czasu wolnego, a więc o, i o sporcie, i o szeroko pojętej turystyce, a więc i rekreacji, i rozrywce. Gdzie? No jakże, gdzieby inaczej, jak właśnie w Oliwie. Przy czym dzisiaj naszą bohaterką będzie ta oliwa sprzed roku 1945, dokładnie rzecz ujmując, tak naprawdę oliwa XIX-wieczna i oliwa z pierwszej połowy minionego stulecia, a więc wieku XX. Ja już o tym wspomniałem, ale proszę Państwa, obliczyłem, że dzisiaj mija dokładnie 185 dni, kiedy ostatni raz miałem okazję mieć wykład. I naprawdę się bardzo z tego powodu cieszę, że tutaj jestem z Państwa. I gdyby nie te maseczki, czy płyn odkażający gdzieś tam przy wejściu, można byłoby powiedzieć, że przy tak pięknej pogodzie można było mieć wrażenie, że się nic nie zmieniło. Dzisiejszy temat to, tak jak już wspomniałem, sport, rekreacja i rozrywka w dawnej Oliwie do roku 1945. I proszę Państwa, już od kilku lat, kiedy prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku gedanistyka, zazwyczaj na pierwszych zajęciach, bo cały blok prowadzę poświęcony okresowi wolnego miasta Gdańska, tego drugiego z okresu międzywojennego, zazwyczaj pada takie pytanie, a jaki Pana zdaniem obszar zagadnienia w historiografii Gdańska tego okresu są najbardziej zaniedbane. Innymi słowy, czego najbardziej brakuje. I tutaj oczywiście nie ma jednej, tylko wyłącznie niestety jednej odpowiedzi, bo takich braków nadal, mimo dziesięcioleci, które upłynęło od 1939 roku czy 1945, niestety nadal są duże braki, ale jednym z poważniejszych, to z całą pewnością mogę to określić, jest właśnie to, co czasem się określa przemysłem czasu wolnego. A więc to życie codzienne, ale te działania, te procesy, te zjawiska, te wydarzenia, te postaci, te miejsca, firmy, etc., które dotyczyły spędzania wolnego czasu. A więc rozrywki, rekreacja, a więc kino, sport, turystyka, spacery, zabawy, taniec, to wszystko, co przecież jest tak ważne w naszym życiu, także i przecież i obecnie. Przecież nie było inaczej i w przeszłości. A gdzie zazwyczaj te tematy zazwyczaj nie doczekują się odpowiedniego nagłośnienia, przebadania rzetelnego przez historyków. Oczywiście wielu pasjonatów i Oliwa oczywiście takich pasjonatów i badaczy ma, i to nie jednego zresztą, proszę Państwa, no, oliwscy lokalni przewodnicy, projekt, który na pewno Państwo znają, a jeżeli nie, to proszę się szybko z nim zapoznać, który prowadzony przez Instytut Kultury Miejskiej w szeregu gdańskich dzielnic, a także i w Oliwie, to przecież także przecież jest przejaw tego zainteresowania lokalnych osób, które bardzo często dotykają właśnie takich drobinek, tak? A więc gdzie działał dany kurort, czy hotel, może lepiej rzecz ujmując, restauracja, jaka była oferta, tak? Czy to ile tu było dancingów, gdzie działało pierwsze w Oliwie kino, gdzie było molo, Wielitkowie, etc. Ale tak naprawdę te tematy nadal czekają na porządne opisanie. To, co dzisiaj chcę Państwu zaprezentować, to jest pewien rodzaj
rekonesansu. Rekonesansu, który ma na celu Państwu z jednej strony zebrać te oczywiście najważniejsze procesy, pewne tendencje dotyczące tego, dlaczego tak, a nie inaczej wyglądała ta turystyka, rozrywka w dawnej Oliwie, wskazując najważniejsze punkty, a z drugiej strony też spróbuję się pokusić o pewne podsumowanie, no bo po to jestem historykiem, żeby z tych drobinek Państwu ulepić jakąś większą porcję jakiegoś tego historycznego ciasta, tej narracji. Na samym końcu i także w trakcie będę starał się odnosić, porównywać to, jak wyglądała Oliwa względem innych osad, czy też dzielnic. Przypominam, Oliwa dzielnicą Gdańską z roku 1926. Na pierwszym slajdzie widzą Państwo, po tym moim nieco przydługim wstępie, ja chcę Państwa uspokoić, będzie dużo ładnych obrazków. Ja będę już nie mówił, będzie więcej obrazków, to był wyjątek na początek. Żeby Państwo przetrwali, nawet ci, którzy Państwo nie chcą mnie słuchać, bo już teraz wyszli, a jednak nikt nie wyszedł, to możemy prowadzić narrację dalej. Obrazy, które Państwo widzą, jest z przewodnika wydanego w 1914 roku, ukazujących jedno ze zboczy w rejonie Oliwie. Wydawał mi się idealną ilustracją na temat właśnie czasu tego wolnego. Widzą Państwo hamak, pani, być może jeszcze jakaś babcia. Podstawowym pytaniem dla każdego badacza, proszę Państwa, jest kwestia, jeżeli zajmujemy się jakimś tematem, jakie były warunki, czy jakie były naturalne uwarunkowania, które spowodowały, że dany proces tak, a nie inaczej się kształtował. Jeżeli mówimy o turystyce, jeżeli mówimy o rekreacji, to oczywiście należy w pierwszej kolejności zobaczyć na położenie i układ urbanistyczny Oliwy. Tutaj nie będzie wielkiego zaskoczenia, Państwo to doskonale wiedzą, ale warto to przypomnieć, czy należy to przypomnieć. No, Oliwa swoje losy w dużej mierze zawdzięcza świetnemu położeniu nad wodami Potoku Oliwskiego, blisko wzgórz gęsto zalesionych, wysokich, no blisko, relatywnie blisko w ogóle brzegu morskiego. I tutaj Państwu akurat pokazuję jeden z planów z roku 1882. Doskonale to widać, układ najważniejszych dróg. Już jest oczywiście pociągnięta linia kolejowa w kierunku Szczecina, dalej przez Sopot, dzisiejszą Gdynię, dalej w kierunku Szczecina, a więc jest to połączenie komunikacyjne, jest ta główna droga, która wiedzie między skrajem Wysoczyzny a brzegiem morskim, i tutaj wzdłuż Potoku Oliwskiego na tych licznych stawach mońskich rozwija się osadnictwo. No ale tak naprawdę to ta bliskość tych wzgórz i przede wszystkim piękne, rozległe doliny, Dolina Radości, Dolina Powagi i pomniejsze, które jakby w tym rejonie funkcjonują, stanowią to naturalne bogactwo, potencjał Oliwy, który jest bardzo blisko już dostrzegany. Sam fakt, że już w okresie nowożytnym powstają przecież wzdłuż polanek, tak? Te okazałe posiadłości, które Państwo doskonale znają, ludzie zaczynają doceniać te walory krajoznawcze Oliwy, jej najbliższych okolic, i tutaj zmęczeni życiem patrycjusze gdańscy, czy też inni, po prostu budują, czy zasiedlają, rozbudowują swoje podgdańskie posiadłości właśnie w tym rejonie. I jeżeli spojrzeć na plan Oliwy także kilkanaście lat późniejszy, a dokładnie mówiąc już z początku XX wieku, tutaj dla Państwa wybrałem plan z 1904 roku, ten układ, ta zabudowa nie idzie głębiej, tak naprawdę Oliwa się rozbudowuje w kierunku powoli, ale jednak południowym, południowo-wschodnim, ale tak naprawdę ta rozbudowa, ten rozwój urbanistyczny Oliwy pójdzie, tak mówiąc, przepraszam, kolokwialnie z kobyta dopiero po roku 1920, kiedy zaczną być zabudowane tereny dzisiejszego Przymorza, tak byśmy powiedzieli. Ten potencjał wzgórz i bliskości połączeń komunikacyjnych jest oczywiście, jak wspomniałem, najważniejszym czynnikiem ukierunkowującym rozwój tej całego tak zwanego przemysłu czasu wolnego właśnie w Oliwie i jej najbliższych okolicach. I oczywiście bliskość Gdańska, tego miejsca, gdzie ci bogaci patrycjusze czy też letnicy mogli stamtąd relatywnie blisko udać się do Oliwy i tutaj odpocząć. Tu już jest plan, plan z 1940 roku, będący jakby potwierdzeniem tego, o czym przed chwilą mówiłem, że ta rozbudowa poszła w kierunku południowo-południowo-wschodnim dopiero w okresie międzywojennym.
I proszę Państwa, za tymi letnikami, kuracjuszami, o których za chwilę, z rządnymi przygód, chcącym odpocząć na łonie natury, jednym z takich naturalnych, i to jest rzecz oczywista, naturalnych miejsc czy naturalnych warunków, które przyciągają właśnie w to miejsce ludzi, którzy chcą tutaj odpocząć, jest oczywiście, są szczyty, przede wszystkim trzy szczyty wzgórz, które górują nad Oliwą, to jest oczywiście Pachołek, Carlsberg, tutaj widoczny doskonale z tą wieżą widokową zbudowaną w latach 80. XIX wieku. Tutaj zaraz obok Pachołka, bliżej dzisiejszego ogrodu zoologicznego, oczywiście Góra Kawowa, także wysoka, i po drugiej stronie, czyli bardziej w kierunku południowym, czyli Gdańska, Westersbeck, po wojnie między innymi nazwa Zimnica, czyli w rejonie dworu pierwszego. To oczywiście te punkty są najbardziej charakterystyczne, one najczęściej były też portretowane z tych szczytów, bo to też jest logiczne, że tam, gdzie można wejść, pięknie zobaczyć panoramę nie tylko Oliwy, ale i Zatoki Gdańskiej oczywiście jest najwięcej jest upamiętnień, to faktycznie także znajduje piękne odzwierciedlenie przede wszystkim w zachowanych pocztówkach czy zdjęciach już od końca XIX wieku. Tutaj właśnie widok znana mi dość pocztówka, ale warto ją przypomnieć, właśnie z góry ze szczytu Westersbech na tyłach dworu pierwszego. Do tej góry jeszcze powrócimy w dzisiejszych naszych rozważaniach. I się uśmiecham, że to może być może jest nawet ten sam pan, na pewno ten sam kapelusz. Także widok już, to jest przewodnika z 1914 roku, widok już na Dolinę Radości. I bez wątpienia obok góry Pachołek w Oliwie to właśnie Dolina szeroko pojęta. Dolina Radości jest tym miejscem, które najczęściej jest wspominany, portretowany, nie licząc Parku Oliwskiego, ale jakby poza tą ścisłą zabudową Oliwy, to Dolina Radości jest tym naturalnym, blisko leżącym, pięknym, małym, zielonym rajem. W jednym ze wspomnień tak jest określana Dolina Radości. To chyba do dzisiaj tak naprawdę nie powinno nas dziwić. Zostają wytyczone szlaki, pojawia się mała architektura, pojawiają się pierwsze przewodniki, pierwsze mapy pokazujące układ ścieżek w Dolinie Radości, w najbliższych jej okolicach. To jest miejsce często i chętnie odwiedzane, zarówno przez rodziny, tutaj widzą Państwo też słynną pocztówkę z tym słynnym napisem Danz 1896, praca, pewnie nazwalibyśmy dzisiaj to projektem jednego z leśniczych, który chcąc się upamiętnić, tak posadził drzewa na stokach blisko Doliny Radości. Przez grupy kolegów, może z pracy, może z jakiegoś towarzystwa czy klubu. Faktycznie już w latach 80. czy 90., kiedy przeglądam prasę z tamtej epoki, często się pojawia taki program, jeżeli dane towarzystwo, czy to krajoznawcze, czy sportowe, czy też o innym charakterze, na przykład rzemieślnicze, świętuje swój jubileusz, 5-10-lecie, etc. Bądź ma jakieś coroczne spotkanie, żeby podsumować miniony rok, a potem chce się zabawić, coś zjeść dobrego, to bardzo często wybierają nie lokale właśnie w ścisłej zabudowie śródmieścia gdańskie, ale bardzo często decydują się na wycieczkę właśnie do Oliwy, i tutaj w jednej z działających już szeregu lokali spędzają miło czas. To są praktycznie całodzienne wycieczki. To ma miejsce. Tu akurat widzą Państwo dwór, do którego także zabudowa, do której także wrócimy przy dzisiejszej ulicy Bytowskiej. Bardzo popularne są faktycznie wycieczki także dorożkami konno w ogóle po terenie lasów wówczas królewskiej domeny. Mówimy o okresie wilhelmińskim. Lasów Oliwskich. Tutaj jeszcze dopowiem, że dokładnie to jest ten okres, kiedy pojawiają się w ogóle w naszym regionie pierwsze zdjęcia i pocztówki pokazujące same lasy. To nawet nieco wcześniej niż Jaszkowa Dolina, to właśnie Lasy Oliwskie są pierwsze tak w ten sposób portretowane, w takim szerszym kontekście. Chcę Państwu tutaj to pokazać. Tutaj widzimy taki idylliczny, magiczny rejon tak zwanego Doliny Elfów, Elfiej Ziemi, Elfenkund. To była ta część Lasów Oliwskich w rejonie dzisiejszego dworu pierwszego, który był właśnie najczęściej tak naprawdę z tych wszystkich terenów portretowany. Ale żeby nie było, proszę Państwa, jednak no nieco odludne mimo wszystko tereny, jakim były lasy, także były terenami, gdzie działy się rzeczy złe i niepokojące. I to też się często przewijało w prasie.
Tutaj dla Państwa wybrałem tylko kilka takich przykładów. Na przykład to jest z połowy lat 20. wielki apel i z oburzeniem doniosiła prasa, w tym wypadku Prasa Polska. Wybrałem dla Państwa akurat przykłady z tej prasy, no, polskojęzycznej, że małżeństwo cały dzień praktycznie spędziło w Lesie Oliwskim, pomijając drogi. I oczywiście powiązali to dziennikarze z atakiem na władzę, skąd my to znamy. Czyli po prostu kwestia tego, że nie jedno... I to nie jest jedyny przykład, kiedy często, i to nie tylko przyjezdni, czy turyści, czy letnicy, ale także po prostu gdańszczanie, a nawet olinianie, gubili się w lesie, w lasach oliwskich. Innym przykładem, już nieco gorszym, były relatywnie liczne napady. One przede wszystkim miały miejsce w pierwszych latach po I wojnie światowej. Zresztą to dotyczyło generalnie okolic Gdańska. Te niepokoje społeczne, ale także gospodarcze, które wiązały się z tym pierwszym okresem powojennym, były także katalizatorami po prostu wzrostu przestępczości, takiej pospolitej przestępczości. To miało miejsce także w Oliwie, napadano na zajazdy, napadano na restauracje, napadano na podróżnych. To jest akurat fragment doniesienia z już dekady późniejszego, ale może tym bardziej takiego bulwersującego, że mimo istnienia już uspokojenia sytuacji, mimo że już była rozbudowa przed aparatu policyjnego, etc., w lasach oliwskich grasowała szajka. Tutaj widzą Państwo, ta szajka jeszcze jakiś czas grasowała, następnie została schwytana. Śladem takim namacalnym po tym, co się działo w lasach oliwskich, że nie było to tylko miejsce odpoczynku i zabawy, jest głaz, który zresztą do dzisiaj mogą zobaczyć Państwo w rejonie tak zwanej Drogi Nadleśniczych na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jest to pomnik szczęśliwie zachowany, rejestrujący tragedię sprzed ponad 100 lat, kiedy w lipcu 1919 roku jeden z leśniczych na służbie, dokładnie był to Waldemar Hausmann, nakrył, tam była bodajże para kłusowników, po prostu kłusowników, którzy zakładali wnyka, wywiązała się strzelanina leśniczy poległ i 6 lat później, w 1925 roku ustawiono pamiątkowy kamień, który do dzisiaj można podziwiać. Także jeżeli Państwo się biorą na spacer, na przejażdżkę rowerem po tych lasach, to warto pamiętać, że my także jesteśmy tam, możemy spotkać także ślady różnych wydarzeń w tym kompleksie. Po tym bardzo ogólnym tak naprawdę wstępie, kiedy ja Państwu raczej przypominam rzeczy być może trochę i oczywiste, no i tak przechodzimy do już konkretnych przykładów. Proszę Państwa, ponieważ pojawili się w większej skali letnicy, turyści. Tu mówimy o tak naprawdę o drugiej połowie XIX wieku i początkach wieku XX, ale ten proces oczywiście nie był stopniowy. Oliwa powoli przekształcała się z typowej osady rzemieślniczej, gdzie oczywiście sercem był klasztor, znaczy już wtedy już nie było klasztoru, ale to założenie poklasztorne z parkiem, katedrą, etc. Ta relatywnie duża wieś w okolicy zaczęła się przekształcać mniej więcej od połowy XIX wieku coraz wyraźniej w wieś o charakterze letniskowym, albo ten komponent, nazwilibyśmy gospodarczy, zaczął odgrywać coraz ważniejszą rolę, bo oczywiście młyny, kuźnie działały jeszcze oczywiście w XX wieku, ale liczba hoteli, a najpierw restauracje, które przy okazji czasem także i oferowały pokoje, zaczęła wyraźnie wzrastać, zaczęły one wyraźnie powstawać przede wszystkim od połowy XIX wieku. Tutaj widzą Państwo jeden z chyba z najsłynniejszych takich budynków, szczęśliwie no, w innym już trochę stanie, ale jednak zachowany do dzisiaj przy ulicy Spacerowej, hotel, restauracja Karlshof, istniejące tutaj od sam budynek jest starszy, niemniej jednak w tym miejscu hotel został otwarty, w taki pełnoprawny hotel w roku 1881. Takich restauracji, i hoteli, które funkcjonowały w Oliwie przez kilkadziesiąt lat, co najmniej 50-60, było w tej dzielnicy kilka oczywiście, bo łączna ich liczba oscylowała wokół w takim najlepszym momencie ponad 20. To było wiele więcej niż chociażby we Wrzeszczu, nie mówiąc o innych dzielnicach, jak Stogi, Westerplatte, czy Stogi później były dzielnicą Gdańska, w innych częściach, w innych osadach okolicznych podgdańskich. O ile np. takie Westerplatte na głowę biło pod koniec XIX wieku popularnością, ofertą kulturalną, kulinarną, taką Oliwę, o tyle
o ile Westerplatte bardzo mocno podupadło w latach I wojny światowej, a po utworzeniu Wolnego Miasta doskonale Państwo wiedzą, że po kilku latach zupełnie zyskało nową formułę, nową funkcję, nowego gospodarza, o tyle Oliwa nadal funkcjonowała także jako miejsce odpoczynku, rekreacji, więc takim pewnym plusem Oliwy w ogóle, to jest taka generalna moja uwaga, była i chyba jest pewna stabilizacja. Tutaj te zmiany były, być może są, to powiedzą sobie Państwo sami po moim wykładzie, o wiele mniejsze w tym zagadnieniu, w tej kwestii niż w innych dzielnicach. Jeżeli tutaj powstawał obiekt, to on powstawał zazwyczaj nieco wcześniej niż podobnej klasy hotele, restauracje w innych częściach dzisiejszego Gdańska i też dłużej one trwały. Tutaj tuż obok, dosłownie naprzeciwko hotelu Karlskow, była jeszcze jedna restauracja, hotel przez wiele lat największy w ogóle we wsi, największy w Oliwie. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym Państwu jeszcze podpowiedzieć, wskazać, przypomnieć na jedną z takich także najdłużej działających restauracji. Restauracja Gaststätte, Restaurant, Café, różne nazwy w zależności od epoki. Zum Weißen Lamm, czyli pod białym jagnięciem, pod białym barankiem, na ulicy Polanki. Pierwsze zdjęcie u góry pokazuje tył, który był bardziej reprezentacyjny niż fasada od strony samej ulicy Polanek. Bardzo znana restauracja z dużym ogrodem, z werandą, także z kilkoma, ale dosłownie kilkoma pokojami gościnnymi. Przód mogą Państwo zobaczyć na zdjęciu poniższym. Jest to wyjątkowe zdjęcie z dwóch powodów. Po pierwsze, praktycznie nie zachowało się żadne zdjęcie z epoki, to jest sprzed roku 45, pokazujące fasadę tej restauracji, a drugi powód jest bardzo prywatny, ponieważ w środku ta pani to moja babcia. Klara Frankowski, zdjęcie pochodzi ze zbiorów rodzinnych mojej cioci, która zresztą jest tutaj na sali, ale powiem tak, że uśmiechnąłem się, kiedy zobaczyłem to zdjęcie, pomyślałem, że się odpowiednio głęboko pokopię we własnym życiorysie czy własnych badaniach genealogicznych, to koniec końców Oliwa zawsze wyjdzie na wierzch. Także gdzieś ten, mimo że ja jestem żaden z wrzeszczą, widzą Państwo, Oliwa jednak wyszła gdzieś w moim historycznym DNA. Ale abstrahując od tego, tej zupełnej dygresji, restauracja pod białym jagnięciem była bardzo znana i była zawsze praktycznie od początku XX wieku, bo ona powstała pod koniec XIX stulecia, wymieniana jednym tchem wśród tych najważniejszych restauracji, mimo że nie była ani największa, ani nie była tak idealnie położona blisko Parku Oliwskiego, blisko katedry, ale ona była przy Polankach. To także był jeden z tych dwóch najważniejszych traktów komunikacyjnych łączących Gdańsk i inne osady właśnie z Oliwą. I być może tutaj tkwił potencjał, tkwiła między innymi kwestia, dlaczego ten lokal był tak znany i tak rozpoznawany, działający krótko przecież jeszcze także po II wojnie światowej, nadal jako restauracja, nadal jako hotel. I dochodzimy do najważniejszego gracza na naszym polu, to znaczy hotelu Waldhäuschen, czyli leśny domek, leśna chatka. Wbrew nazwie był to relatywnie duży obiekt, który funkcjonował także u stóp wzgórza Pachołę, przy ulicy Spacerowej, przy jednej z głównych ulic, czy głównym trasie, która wiodła w kierunku zachodnio-północnym z Oliwy. To jest miejsce, gdzie dzisiaj jest pusty, tak naprawdę, parking. Kiedyś w latach 90. na początku XX wieku tam był taki bar niewielki. Tutaj zaraz obok dzisiaj nadal działa hotel. Niemniej jak sam teren, gdzie działał hotel Waldhäuschen, miał zarówno część hotelową, widoczną tutaj w centralnej części naszego zdjęcia, przepraszam, jak i część zachodnią, restauracyjną, pięknie położone nad stawem, był miejscem, gdzie tak naprawdę tętniło życie Oliwy, towarzyskie, kulturalne. W tym miejscu hotel działał już od połowy XIX wieku, w kolejnych latach oczywiście rozbudowany. Tutaj było to także miejsce spotkań Polonii Oliwskiej, bardzo aktywnej. Rzekłbym, że najaktywniejszy w naszym regionie, nie licząc Polonii, w samym Śródmieściu Gdańska. W tym momencie zresztą Oliwa oczywiście jeszcze nie była częścią miasta. To było miejsce szeregu spotkań, miejsce, które tętniło życiem praktycznie do 1945 roku, mimo że Palmę Pierwszeństwa jako największy hotel straciła tuż przed wybuchem
I wojny światowej, do czego jeszcze wrócimy. Tu jeszcze widok taki nieco idylliczny od strony tarasu, od strony młyna, czyli od strony stawu młyńskiego, czyli od strony południowej. Duży lokal, widzą Państwo, ile tutaj stolików, to na pewno nie są wszystkie, które posiadał ten hotel i ta restauracja. To tylko wspomniałem o tych takich kilku, broń Boże nie wszystkich, i jeszcze do kilku powrócimy. Hotelach, które funkcjonowały, restauracjach, jednych z najstarszych, które funkcjonowały w Oliwie. Proszę Państwa, to co też wyróżnia Oliwę na tle epoki i wsuwa, wpycha dzieje Oliwy w ręce, w promieniowanie wszystkim Sopotu, o czym też będę mówił za momencik, to jest to, że już od końca XIX wieku, ale z całą mocą w pierwszej dekadzie wieku XX, Oliwa przede wszystkim zaczęła się reklamować jako kurort. Początkowo kurort, przede wszystkim Luftkurort. Po polsku nie ma dobrego tłumaczenia, czasem się mówi stacja klimatyczna, ale to tak naprawdę nic nie mówi. Luftkurort, a więc taki kurort, gdzie taka miejscowość o charakterze letniskowym, która miała pewne walory klimatyczne, głównie ze względu na dobre powietrze, gdzie przyjeżdżano się leczyć i odpoczywać. Tutaj dopełnieniem było Ostseebad, czyli kurort nadmorski, w tym momencie kurort czy kąpielisko nadmorskie, ale ten element, nazwijmy to, oferty oliwskiej został uzupełniony dopiero po roku 1906, kiedy w granicy Oliwy został włączony oczywiście Jelitkowo. I tym samym tutaj widzą Państwo plan z roku 1911. Włodarze Oliwy, restauratorzy, hotelarze mogli się chwalić, że mieli taką bardzo bogatą ofertę, bo zarówno lasy, powietrze w rejonie Doliny Radości, Doliny Powagi, z drugiej strony piękne nadmorskie plaże Jelitkowa. Na marginesie Jelitkowo było małą wsią rybacką, doskonale Państwo wiedzą, które miało tego pecha, że było za blisko Sopotu. Więc jakakolwiek oferta turystyczna była zazwyczaj o wiele gorsza niż ta w Sopocie, ponieważ Sopot był tutaj numerem jeden praktycznie nad całą Zatoką Gdańską. I budzi mój uśmiech, kiedy czytam prospekty reklamowe, przewodniki turystyczne, opisy krajoznawcze, gdzie ci hotelarze, restauratorzy z Jelitkowa, czy ci z Oliwy, próbują w jakiś sposób się za dobrze zareklamować. I takim sformułowaniem, które zazwyczaj się używa wtedy, kiedy oferta jest o wiele uboższa pod względem kulturalnym, gastronomicznym czy rozrywkowym wobec sąsiada, a tym sąsiadem był Sopot, to zawsze mówiło się o idylii. Że to był tak idylliczny kurs, bo było spokojnie i można było odpocząć. No w domyśle, proszę Państwa, czyli u nas jest cisza. Oczywiście się uśmiecham, bo to nieprawda, bo w Jelitkowie oczywiście też się odbywały koncerty, tak jak w Brzeźnie, które tak samo się reklamowało, bo było obok, niedaleko Westerplatte, pod koniec XIX wieku. Ale to tak można podpowiedzieć, że to był taki pewien zagrywka, nazwalibyśmy zryw, chwyt marketingowy, który bardzo jasno wychodzi, kiedy się analizuje dawne źródła. Bardzo ważnym obiektem, który faktycznie zawsze podkreślało tą dogodną lokalizację i walory klimatyczne do tego, aby leczyć znerwicowane dusze, gardło, choroby laryngologiczne, był także kompleks krzaczastego młyna, czyli ten rejon, który dzisiaj zajmuje ogród zoologiczny. Tu widzą Państwo piękną, kolorową pocztówkę z początku XX wieku. W tym miejscu kompleks hotelowy został otwarty w roku 1900, na sam koniec wieku XIX, i tak naprawdę funkcjonował do wybuchu II wojny światowej. Tutaj jedno z takich ciekawszych ujęć pokazujących pięknie położone, naprawdę głęboko w lesie, pięknie zagospodarowanym otoczeniem ten cały kompleks dworu, przepraszam, młyna, hotel krzaczastego młyna. Ta sytuacja była także wykorzystana, to położenie, tak jakby najdalej od Oliwy. Już w latach II wojny światowej, uprzedzając kolejność wydarzeń, początkowo kompleks został przejęty przez Bund Deutsche Mädel, a więc nazistowską organizację dla dziewcząt, gdzie urządzono tutaj takie miejsce ich kwaterowania, szkolenia, obozów stacjonarnych, a już od najdalej, 1942 roku, miejsce to i w ogóle cała Oliwa była traktowana jako to takie bezpieczne,
oferujące jeszcze relatywny spokój, miejsce, gdzie przynoszono chociażby szpitale czy magazyny ze Śródmieścia, z Wrzeszcza, z Nowego Portu, a więc z tych terenów, które były najbardziej narażone na coraz liczniejsze naloty bombowe alianckiego lotnictwa. I akurat ten kompleks właśnie w Dolinie Krzeczastego Młyna stał się głównym kompleksem, gdzie w pewnym momencie funkcjonowały aż 3 naraz szpitale, tak zwane szpitale rezerwowe, a potem i szpitale pomocnicze już w roku, w latach 44-45. Po wojnie przez kilka lat był to akademik Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a następnie, to już Państwo doskonale wiedzą, od początku lat 50. jest to ogród zoologiczny. Do samego ogrodu zoologicznego jeszcze wrócimy. Jeszcze tylko takie, moim zdaniem, najładniejsze zdjęcie tego kompleksu, bardzo nastrojowe, nocne, z iluminacją. Ja nie muszę dodawać, że wszystkie te hotele i restauracje pełniły kiedyś, przynajmniej te duże, to znaczy duże hotele, duże restauracje pełniły takie funkcje, które dzisiaj są bardziej zdeatomizowane. My mamy kluby, mamy domy kultury, mamy jakieś sale konferencyjne czy kompleksy biur do wynajęcia. Kiedyś tak nie było i kiedyś oczywiście takim naturalnym miejscem spotkań, to zarówno na charakterze nazwalibyśmy kulturalnym, czy to religijnym, czy to patriotycznym, zarówno dla Niemców, jak i dla Polaków, czy to typowo rozrywkowym, po prostu bale karnawałowe, bale maskowe, bale sylwestrowe, czy nawet organizacja dożynek, świnobicia, bo to było bardzo popularne w tym rejonie, czy typowo komercyjne spotkania, jakieś zjazdy, kongresy, one odbywały się praktycznie zawsze w tych największych salach, największych restauracji, hotelach. To były takie kombinaty i te pensjonaty pełniły w Oliwie podobną rolę. Tutaj praktycznie trudno znaleźć takie miejsce, które funkcjonowało trochę dłużej niż kilka lat, a które by, nie dysponując dużą salą, nie byłoby miejscem szeregu i bardzo różnorodnych spotkań, organizacji, począwszy od koncertów, spotkań politycznych, wieców na spotkaniach kulturalnych czy religijnych, skończywszy dwór, hotel w Dolinie Krzaczastego Młyna pełnił podobną oczywiście rolę, korzystając jeszcze z tego pięknego położenia. Oliwa posiadała także własny dom zdrojowy, kuchaus. Zresztą, proszę Państwa, takie kuchausy, one były w kilku miejscach w Gdańsku i nie tylko w tych nadmorskich miejscowościach. Oczywiście na Stogach, w Brzeźnie, we wspomnianym przeze mnie Westerplatte czy Wielitkowie. Ale domy zdrowe posiadało nie tylko Oliwa, na przykład Słuchanino. Przy dzisiejszej ulicy Powstańców Warszawskich także był kurhaus. O ile ten ostatni był nieco już nad wyrost tam zbudowany i tak nazwany, o tyle ten w Oliwie położony przy ulicy Podhalańskiej, tutaj widzą Państwo go na zdjęciu, zdecydowanie zasługiwał na ten opis, na to określenie. Położony blisko wzgórz leśnych, jeszcze tam ta zabudowa nie była rozwinięta, oferował faktycznie piękne, dobre, spokojne powietrze. Cytuję jeden z przewodników. Oczywiście normą była dobra kuchnia i częste koncerty czy deklamacje różnych wierszy, spokój, możliwość pójścia na spacer. I Kurhaus Oliwa, proszę Państwa, przy dawnej Westerberg 5, później Bergstrasse 5, on był jednym z większych hoteli, także posiadał jedną z większych restauracji w Oliwie, to jest jeszcze inne ujęcie. Jego wieloletnim właścicielem był Eugen Klatt, przynajmniej od roku 1920 do końca II wojny światowej prowadził ten przybytek, on nadal funkcjonował. W połowie lat 20. dysponował on 30 miejscami. I to czyniło ten, tak jak już wspomniałem, pensjonat razem z restauracją, ten dom zdrojowy jednym z większych. Największym od momentu powstania, to było krótko przed wybuchem Wielkiej Wojny, przed wybuchem I wojny światowej, ten, który zdetronizował pokazany przeze mnie hotel Welzhäuschen, był Deutscher Hof, niemiecki dwór. Tak. Hotel, który stał przy ulicy Grunwaldzkiej, dzisiaj w tym miejscu stoi także budynek, on mniej więcej wielkością ma nawiązywać chyba do tego starego. Chyba na tym się kończą te mocne powiązania. Pierwotnie dysponował 33. Dziękuję. Liczba pokoi wynosiła 33.
Liczba miejsc noclegowych 80, niemniej jednak po przebudowie w połowie lat 20. ta liczba miejsc się zmieniła i wynosiła 45, co dawało mu palmę pierwszeństwa wśród wszystkich pensjonatów i hoteli całej Oliwy już do końca II wojny światowej, centralnie położony blisko dworca kolejowego przy głównej trasie przelotowej z dużą restauracją, która szybko zdobyła renomę tej chyba najlepszej w międzywojennej, później międzywojennej Oliwie. Czyniło to miejsce no, najważniejszym do spotkań tak naprawdę lokalnej śmietanki towarzyskiej, artystycznej, urzędniczej. Po przebudowie wspomnianej przeze mnie otwarto został w lipcu 1926 roku. Dysponował salami bilardowymi, dysponował salami spotkań, czyli tak naprawdę salami konferencyjnymi dzisiaj byśmy powiedzieli, a także torami kręgielnią. I tutaj tylko jeszcze dopowiem taką ciekawostkę na początku. W 1928 roku, a więc dwa lata po przebudowie samego hotelu, dotychczasową kawiarnię, restaurację, maskotę przemianowano po przebudowie na restaurację Residence Casino i z końcem listopada 1928 roku została ona oficjalnie otwarta. I tutaj może tylko przeczytam, bo myślę, że jest wart uwagi Państwa, doniesienie prasowe zachwalające nowy lokal, który faktycznie stał się numerem jeden w całej Oliwie. Dlaczego po polsku jest akurat? Ja przeczytam po polsku, bo to jest gazeta polskojęzyczna. Specjalnie dla Państwa wybrałem polskojęzyczne tytuły. Zakładam, że nie wszyscy Państwo mogą znać język niemiecki. Nie, tylko chodzi o to, czy to była jakaś restauracja polska? Nie. To była restauracja, właścicielem całego hotelu, jak i restauracji, zresztą za chwilę powiem, był Martin Knack, dość znany przedsiębiorca i właściciel szeregu nieruchomości w ówczesnej Oliwie. Natomiast powiem tak, jeżeli w Oliwie coś miało być popularne i miało być numerem jeden, a ten hotel i ta restauracja była, to nie mógł być jawnie antypolski. Bo tych Polaków tutaj relatywnie było dużo. Albo rzecz lepiej ujmując, obok Polaków, Kaszubów o nastawieniu propolskim, może tak jeszcze bym powiedział. W Oliwie było ich faktycznie dużo i to bardzo jasno wychodzi w źródłach. Ale pozwolą Państwo, że teraz krótko tylko przeczytam ten fragment zachwalający otwarcie nowej restauracji. Residence Casino w Oliwie, Bahnhofstrasse, Ruck, Danzigerstrasse. Zupełnie odnowienie całego domu, hotelu Deutsches Haus w Oliwie, właściciel pan Martin Knack spowodowało, że wolne miasto i cały wschód uzyskały nowy lokal zabawy, miłego pobytu i urozmaicenia przy cenach niewygórowanych. Nową atrakcją będzie niewątpliwie połączenie poszczególnych stolików ciekawym systemem telefonów. Fontanny oświetlane oraz muzyka doborowej orkiestry do tańca z międzynarodowym programem we wszystkich ubikacjach przyczyni się nawalnie do załatwienia gości. Do zabawienia gości, przepraszam. Niewyraźna kopia. To moje dyskusje. Kierownictwo spoczywa w ręku doświadczonego gdańszczanina, byłego kierownika zabaw w kasino hotelu w Sopocie, pana Gruchoły Węsierskiego. Ja próbowałem znaleźć, jak mogło wyglądać system stolików połączonych telefonami. Nie do końca sobie wyobrażam. Jak wyglądały podświetlone stoliki i fontanny, to już Państwo na wielu serialach pokazujących bohemy lat 20. pewnie mogą zobaczyć. Tylko może dodam, bo kiedyś się spotkałem z taką dziwną reakcją, słowo ubikacje. W tamtym czasie to było nic innego jak pomieszczenia, synonim pomieszczeń. Więc mówiąc, że hotel ma wytworne ubikacje, to nie znaczy mniej więcej, że są atlasowe sedesy, tylko że po prostu są świetnie wyposażone w meble, po prostu pomieszczenia spotkań. To tylko tak dodam. Bardzo ciekawą informacją, że hotel musiał być na tyle atrakcyjną posadą, że ściągnął byłego kierownika największego, najbardziej luksusowego hotelu na południowym Bałtyku, a więc Casino Hotelu. Casino Hotel to dzisiejszy oczywiście Sofitel Grand Hotel w Sopocie, będący w ogóle chyba synonimem przez wiele dekad, może dzisiaj już nie, ale jednak luksusu w tej części Bałtyku. Zresztą o nazwisku dość jasno brzmiącym Gruchała Węsierski. Residence Casino. I to też pojawia się w kilku wspomnieniach czy relacjach prasowych. Restauracja na piętrze Deutsche Hof była tym miejscem, gdzie wypadało bywać, jeżeli się coś znaczyło w Oliwie
lub chciało się poznać śmietankę towarzyską międzywojennej oliwy. Z tym miejscem wiąże się pewna zagadka, na którą jakiś czas temu trafiłem i póki co niestety bezskutecznie nie jestem w stanie jej odgadnąć. Proszę Państwa, tu widzą Państwo na początku lutego 1932 roku okazało się, że w tym hotelu regularnie spotyka się Polski Klub Kręglarzy, czyli po prostu bowlingowy, jakbyśmy powiedzieli, Kaszubia, który ma miejsce właśnie regularnie. Nie dotarłem do żadnej innej źródła, które by cokolwiek nam naświetlało, od kiedy ten klub działał, ilu miał członków. To tak gwoli ścisłości. Tutaj pewna nieścisłość, bo to nie był hotel Rezi, to był oczywiście hotel Deutscherhof, tylko że ten rezydent z kasino powszechnie wśród oliwian i letników skracano po prostu do Rezi, do restauracji Rezi. Idę do Rezi. Tutaj jeszcze chciałbym powrócić Państwu do roku 1911 i tego podkreślenia, że od roku 1906 w ofercie oliwy były także plaże, po prostu dzielnicą oliwy było po prostu Jelitkowo. Tam także był kurhaus wspomniany przeze mnie, oddany do użytku w 1907 roku. To nie jest ten kurhaus, bo to jest tak naprawdę Strandhalle. Było oczywiście molo, dwa lata później, w 1909 roku przedłużone i tak to się prezentowało na zdjęciu lotniczym z 1929. Jelitkowo do końca, właśnie z tego powodu, że obok był Sopot, który dominował, przytłaczał, zachował, był w ogóle najmniejszym z kurortów całego wolnego miasta Gdańska w ówczesnych granicach samego Gdańska, więc czy Brzeźno, czy Stoki, czy przez chwilę jeszcze Westerplatte. Najmniejsze, oferujące najbardziej taką wyciszoną rozrywkę, co nie zmienia faktu, że tutaj także były bale, koncerty, ale to było na przykład letnisko, które zalecano dla rodzin z dziećmi, dla całych rodzin. Tutaj sytuacja zaczęła się zmieniać troszeczkę w latach 20. W drugiej połowie powstało nowe osiedle domków letniskowych, ogródki działkowe, ale co nie zmieniło faktu, że to Jelitkowo było takim trochę sennym, takim dopełnieniem, rzeklibyśmy, oliwy. O ile do Brzeźnia jeździli przede wszystkim wrzaszczanie, to oliwianie, mając po pewnym czasie już nawet połączenie tramwajowe, najchętniej wybierali plaże Jelitkowe. Domyślam się, jeżeli są wśród Państwa oliwianie, to pewnie tak jest dzisiaj, prawda, że Państwo najczęściej pewnie jeżdżą do Jelitkowa. Dopowiem tylko jeszcze jedną kwestię. Taką dużą zmianą był początek lat 20., kiedy pojawiła się w ogóle wytyczona stała promenada nadmorska. I pierwszy odcinek, oddany do użytku w lipcu 1921, połączył Jelitkowo z Brzeźniem. Dlaczego dopiero wówczas? To nie był pomysł nowy, ale dopiero wówczas można było go zrealizować. Dlaczego? Proszę Państwa, po roku 1920 Gdańsk został zdemilitaryzowany. A więc już w Gdańsku nie funkcjonowało, nie stacjonowało żadne na stałe oddziały niemieckie czy pruskie. Miasto nie posiadało czynnych fortyfikacji, nie mogło składować ani produkować uzbrojenia. Jedną z konsekwencji defortyfikacji, demilitaryzacji była także likwidacja poligonów wojskowych czy terenów, które użytkowało wojsko do różnego rodzaju ćwiczeń. A takim terenem był cały teren nadmorski, gdzie ponadto były jeszcze, także w samym Jelitkowie niewielkie, umocnienia czy elementy, infrastruktura dawnych fortyfikacji nadmorskich. Po likwidacji garnizonów, po likwidacji fortyfikacji nagle miasto otrzymało w tak zwanym prezencie potężny areał ziemi, świetnie często zlokalizowanej, który można było na własne potrzeby wykorzystać. I między innymi wykorzystując maszę bezrobotnych ludzi, zaczęto w ramach prac interwencyjnych budować szereg nowych ulic, adaptować koszary na mieszkania, na urzędy, a także połączono Jelitkowo z Brzeźniem nadmorską promenadę. I to jest właśnie widok kawałka tej promenady. To jest akurat zdjęcie ze strony Sopotu, a tam w tle widzą Państwo zabudowania Jelitkowa. To jest akurat zdjęcie o wiele późniejsze. Nie jednak pokazuje fragment tej nadmorskiej promenady, która w kolejnych latach była rozwijana. Docelowo miała połączyć w ogóle Sopot przez Jelitkowo, Brzeźno, Nowy Port, Westerplatte, aż z kurkami zachodnimi. Do tego do końca II wojny światowej nigdy się nie udało dokonać, niemniej jednak takie elementy powstawały, a pierwszym z nich był element łączący promenadę z Jelitkowa do Brzeźna.
To wszystko, co ja Państwu powiedziałem, być może jest dość zdeatomizowane. Są takie pojedyncze rzeczy, które Państwu powiedziałem. Ale teraz jest powoli czas na pewne drobne podsumowanie. Chociaż jeszcze będę mówił chwilę. Proszę Państwa, to jest akurat plan z roku 1933 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Chicago. Widzą Państwo jasno zarysowaną czerwienią linię graniczną między Sopotem a Oliwą. Ale tu warto się zatrzymać i wskazać na bardzo ważną rzecz, o której czasem się zapomina, szczególnie dzisiaj. Oliwa na początku wieku XX miała o wiele więcej wspólnego z Sopotem niż z jakąkolwiek dzielnicą czy przedmieściem Gdańska. Dzisiaj jest dla nas coś oczywistego, że Oliwa to Gdańsk. W roku 1925, kiedy wybuchł kryzys, wybuchł skandal związany z defraudacją sporej części gminy pieniędzy Oliwy, ta afera wybuchła we wrześniu 1925 roku i stało się jasne, że gmina stoi na krańcy bankructwa, że Oliwa sama sobie nie poradzi. Było jasne, że Oliwa musi zostać przyłączona. Teraz padło pytanie, no ale gdzie? Do Gdańska, to oczywiście ostatecznie zostało zrealizowane 1 lipca 1926 roku i od wtedy Gdańsk, Oliwa jest częścią, jest przedmieściem Gdańska, czy do Sopotu. I spora część osób, zarówno polityków oliwskich, działaczy oliwskich, właścicieli parceli nieruchomości, była skłonna jednak kierować swoje myśli ku drugiemu rozwiązaniu. Dzisiaj może się to wydawać dziwne, ale proszę Państwa, jeżeli przeanalizujemy to, co się działo, to jak funkcjonowała Oliwa na początku XX wieku, to ona była niemalże bliźniaczo podobna do Sopotu. Dlaczego? Proszę Państwa, to nie chodzi tylko o położenie. Kontakty między Oliwą i Sopotem były o wiele większe, mocniejsze niż z Gdańskiem. Chociażby chodziło o odległość, ale także o to, że między wówczas Oliwą a Gdańskiem praktycznie nie było zabudowy. To był pusty teren Wielkiego Placu Ćwiczeń, potem lotniska, ale te osiedla dzisiejszego Siódmego Dworu, w rejonie Siódmy Dwór czy Strzyży, to są dopiero tak naprawdę od końca lat 20. stulecia. A tak naprawdę zostały zabudowane dopiero po II wojnie światowej. To przede wszystkim chodziło o strukturę gospodarczą. Oliwa była pozbawiona większych zakładów produkcyjnych. To dopiero tak naprawdę w latach 20. powstał Edgar, Daol, fabryka lakierów i farb, czy inne zakłady, które powstawały głównie po północnej stronie, po wschodnio-północnej stronie linii kolejowej. Sopot tym bardziej był pozbawiony praktycznie zakładów produkcyjnych. Od zawsze był nastawiony na ten przemysł czasu wolnego, na turystykę, ofertę kulturalną i ją dość konsekwentnie rozwijał. Zobaczmy, pierwszy tor saneczkowy w regionie na Łysej Górze, stoki narciarskie, opera leśna, Sopocki Tydzień Sportu, najważniejsza impreza sportowa w całym regionie od początku XX wieku. I Oliwa szła dokładnie tą stroną, w tą ścieżką. Duży nakład na polepszanie przestrzeni, powstawały i działały prężnie towarzystwa upiększania Oliwy, te ścieżki, mała architektura, Związek Restauratorów, Związek Hotelarzy Oliwskich, to wszystko funkcjonowało. Co więcej, wiele towarzystw, czy to politycznych, czy to rzemieślniczych, czy to urzędniczych, było wspólne zarówno dla działaczy z Sopotu i Oliwy. To były zazwyczaj jedne organa. Szereg partii miało na przykład swoje obwody oliwsko-sopockie. I te kontakty personalne, gospodarcze było wiele mocniejsze z Sopotem. No, problem polega na tym, że Sopot także w tamtym okresie borykał się nadal z pewnymi problemami natury finansowej, niewspółmiernie mniejszy niż Oliwa w połowie lat 20., ale mimo wszystko i Gdańsk gwarantował po prostu większą stabilność i ostatecznie, tak jak doskonale wiemy, Sopot stał się, Oliwa stała się dzielnicą Gdańska, ale to nie było takie oczywiste. Mówię o tym dlatego, aby sobie uświadomić, że pod wieloma względami ta Oliwa miała o wiele więcej w sobie Sopotu niż Gdańsk. Oczywiście nie mogę pominąć, mówiąc o ofercie krajoznawczej, o atrakcjach Oliwy, samego Parku Oliwskiego, przy czym to nie jest dla Państwa żadnym zaskoczeniem. Tak jak dzisiaj park jest wielką atrakcją, chyba najsłynniejszym parkiem, na pewno nie największym, ale najstarszym, najsłynniejszym parkiem w ogóle Gdańska, tak było także już wówczas w okresie wilhelmińskim, czy w okresie międzywojennym, tutaj widzą Państwo chociażby taką nastrojową pocztówkę z początku XX wieku, tutaj malowaną, taką czasem kiczowatą nawet. Tutaj gdyby tutaj podmienić stroje
to można by powiedzieć, można byłoby dzisiaj niemalże w podobnym miejscu się ustawić i tak samo zrobić sobie zdjęcie, wbrew pozorom ta pani nie rozmawia przez komórkę, ale to widzą Państwo, że pewne rzeczy są nadal stałe w Oliwie. O tyle pewna rzecz zmieniła się względem Pałacu Opatów i oczywiście katedra, no, ale o katedrze dzisiaj już nie będę mówił, bo to można by poświęcić przecież osobne spotkanie. Katedra, gdzie te wnętrza pełniły funkcję niemalże takiego naturalnego, wewnętrznego muzeum sztuki sakralnej, muzeum także historycznego, przypomnę, miejsce podpisania pokoju oliwskiego. Rzecz inaczej miała się w okresie międzywojennym z Pałacem Opatów, tutaj widocznym oczywiście po prawej stronie, tutaj taka nastrojowa księżycówka, pocztówka. Po roku 1920 roku, czyli ten obiekt podupadał, bo już coraz, miał już coraz mniejsze znaczenie, tam były urządzone mieszkania, sporadycznie odbywały się różne duże imprezy, jak w 1910, jeden z jubileuszy. Ten budynek tak naprawdę powrócił troszeczkę na światło dzienne w styczniu 1920 roku, 100 lat temu, kiedy w budynku Pałacu Opatów odbywały się obrady delegacji polskiej i niemieckich wojskowych dotyczących, w jaki sposób mają się z tego terenu wycofywać w kolejnych tygodniach oddziały wojskowe niemieckie, a po na ich miejsce przychodzić oddziały polskie. Tutaj między innymi także dyskutowano kwestie, kiedy i jak ma być cenny chociażby pust. Tak? Ale to był tak naprawdę wyjątek potwierdzający reguły. Pałac Opatów, piękny zabytek o takiej, a nie innej historii, świetnie położony, był ewidentnie niewykorzystany. No i powstało pytanie, i ten temat głównie podnieśli działacze oliwscy, zdając sobie sprawę z potencjału tego miejsca, co z tym zrobić. Były różne pomysły. Były pomysły utworzenia tutaj szkoły ogrodniczej, szkoły botanicznej. Potem pomyślano, żeby tutaj zrobić rezydencję dla administratora apostolskiego, a następnie późniejszego pierwszego biskupa gdańskiego, Edwarda Orurgę. Był pomysł, uwaga, otwarcie tutaj kasyna, domu gier. Tak na wzór tego kasyna gier z Sopotu. Znowu widzą Państwo pewne związki i kalkę, że tak powiem, Sopotu. Ostatecznie w lutym 1923 roku zapadła decyzja, aby utworzyć tutaj muzeum, ale uwaga, Muzeum Oliwy. Jeszcze wcześniej, przepraszam, woli ścisłości, pojawił się pomysł, żeby tutaj otworzyć Muzeum Pomorsko-Kaszubskie Aleksandra Majkowskiego, które krótko funkcjonowało przed pierwszą wojną światową w Sopocie, ale na to oczywiście alergicznie zareagowali niemieccy oliwianie, którzy nie chcieli tutaj widzieć niczego polskiego, w polsko-kaszubskiego w ogóle. Niemniej jednak w lutym 1923 roku zapadła decyzja, aby powstało tutaj muzeum. Muzeum nie Gdańska, Muzeum Oliwy. Na potrzeby, żeby to się spłacało, częściowo także planowano otworzić kawiarnię, restaurację. To też powodowało wiele kontrowersji, na ile ta restauracja tu jest potrzebna. No ale z braku funduszy projekt zamrożono i Pałac Opatów jak stał, tak stał, nie w pełni wykorzystany. I to, o czym wspomniałem przed momentem, czyli włączenie Gdańska w granicę, włączenie Oliwy w granicy Gdańska, spowodowało, że ten teren jakby sumptem wszedł także na pod władanie Senatu Wolnego Miasta Gdańska, który pełnił także funkcję jakby ratusza gdańskiego. No i pojawił się pomysł jakiejś jego adaptacji. I zmieniono. Utrzymano pomysł muzeum, ale nie Oliwy, tylko Gdańska. I powstało, założone zostało w roku 1927 roku, otwarte w marcu 1928 roku Muzeum Historyczne Gdańska. Bardzo ważna placówka. Tutaj to Państwo widzą z lat 30. jedną z wystaw, akurat gabinet między innymi numizmatyczny we wnętrzach, pięknych wnętrzach Pałacu Opatów. W tym miejscu to muzeum funkcjonowało do końca II wojny światowej, pełniąc bardzo istotną, wręcz kluczową rolę na rynku, w świecie muzealniczym, nie tylko Gdańska, ale całego regionu, bo było to muzeum bardzo mocno nastawione, nazwalibyśmy to proniemiecko, bo to był jego szefem, wieloletnim kierownikiem, założycielem był dr Erich Kaiser, to był główny naczelny przedstawiciel Deutsche Ostforschung, czyli taki zaangażowany ideologicznie, czyli politycznie, humanistyki, historii, archeologii, badań antropologicznych, które miały wskazywać i podkreślać jak najbardziej niemiecki charakter tych ziem, całkowicie maksymalnie minimalizując znaczenie oczywiście tutaj chociażby władania królów polskich przez wieki, tak? Czy wkładu w ogóle Polaków w rozwój Gdańska. To też jest temat na osobne spotkanie. Niemniej jednak to muzeum, które powstało w sercu Oliwy w latach 20.
bardzo mocno dało tempa życia muzealnemu, także historycznemu, naukowemu, nie tylko Oliwie, ale i całemu regionowi. To jest bardzo ważne. I taka ciekawostka jeszcze jedna, ponieważ częścią Oliwy wówczas już było Jelitkowo, o czym już wspomniałem parokrotnie, pewną charakterystyczną placówkę muzealną miało także Jelitkowo. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale przynajmniej od końca lat 20. istniało w tym pierwszym budynku po prawej, na ówczesnej Dorfstrasse, takie mini muzeum, może byśmy powiedzieli bardziej izba, poświęcona jelitkowskiemu Nikiforowi. Nikifor to ten słynny malarz, prymitywista z Krynicy, bardzo znany, zresztą w filmie powstało, prawda, i tak dalej. Okazuje się, że Jelitkowo na początku XX wieku także miało takiego rybaka, najprawdopodobniej w ogóle niepiśmiennego, który, kiedy już się zestarzał, najwyraźniej poczuł w sobie zew jakiejś artystycznej duszy, odkrył ją, zaczął malować, rzeźbić w drewnie niewielkie figurki, to zaczęło szeroko, zaczęło być głośne nie tylko w Jelitkowie, także i w Sopocie, i w Gdańsku. Letnicy, którzy przyjeżdżali do Jelitkowa, zaczęli coraz częściej zachodzić pod jego chatę, kupować te obrazki. Czasem nie dawał, a czasem je sprzedawał. Prosił w zamian o wycinki z ich gazet, ich przeczytanych. Na ich podstawie rysował jakieś takie bardzo prymitywne rysunki. Nazwisko mu było Kalkening. Do dzisiaj nie znamy jego imienia. Jedynym jego śladem to tak naprawdę są dwa artykuły w prasie. To jest akurat z początku lat 30. Widzą Państwo, to lepszej jakości nie posiadam. On już wówczas dawno nie żył. Natomiast jedna z aktywistek, jedna z mieszkanek Jelitkowa, tak byśmy powiedzieli, prowadziła taki rodzaj właśnie jego pamięci, tego jelitkowskiego Nikifora. Obrazy w tym miejscu funkcjonowały, ta izba, nazwijmy to przynajmniej, funkcjonowała do połowy lat 30. Kto wie, czy przypadkiem w Państwa domach, czy Państwa sąsiadów nie widzicie jakiś taki prymitywny, jakiś brzydki rysuneczek, który być może wyszedł, przetrwał 45 rok i wyszedł spod ręki tego bezimiennego do dzisiaj, tylko znamy nazwisko, jelitkowskiego rybaka, który zasłynął tym, że malował i był tym prymitywcą, tym takim jelitkowskim Nikiforem. Na koniec jeszcze oczywiście chwilę o sporcie. Proszę Państwa, Oliwa no nie była centrum sportów ani drużynowych, ani piłki nożnej, chociaż oczywiście była ona tutaj uprawiana. Jelitkowo nie słynęło ze sportów wodnych, chociaż wyścigi pływackie czy regaty żeglarskie także, chociaż sporadycznie, odbywały się w Jelitkowie, znowu dawało sobie znać sąsiedztwo Sopotu. Ale pod jednym względem na pewno Oliwa się wybiła ewidentnie. Były to sporty zimowe. W pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o infrastrukturę, powstał potężny, najdłuższy w całym międzywojennym Gdańsku tor saneczkowy. Tutaj go widzą Państwo zaznaczonego Rundelbahn. On liczył według różnych źródeł 1300-1500 metrów długości. Ze szczytu Westerbach prowadził na dół aż pod rejon dzisiejszej ulicy Słonecznej. Jeżeli Państwo się dzisiaj tam wybiorą na spacer, to doskonale będą w stanie przynajmniej część przebiegu dawnej rynny torów saneczkowych. One były na tyle popularne, bo takich torów było kilka. Były oczywiście w Wierzchowej Dolinie, były na Biskupiej Górce. Podobnie używano także stoki Góry Gradowej w Gdańsku, nie mówiąc już oczywiście o torze saneczkowym w Sopocie, na Łysej Górze. One na przykład w latach 20. były na tyle popularne, że zaczęto tutaj także zjeżdżać pierwszymi pseudo-bobslejami. Były wypadki, były nawet wypadki śmiertelne na tych torach, bo ludzie po prostu nie przestrzegali, dzisiaj byśmy powiedzieli, przepisów BHP. Niemniej jednak najdłuższy, około 1922 roku, tor saneczkowy w całym regionie powstał właśnie w Oliwie, właśnie u wylotu dzisiejszej ulicy Słonecznej. Ważniejszym miejscem, które na trwałe zapisało się na kartach historii sportu w regionie, była to cała Dolina Radości, gdzie bardzo prężnie od roku 1923 uprawiano, przede wszystkim wtedy, uprawiano narciarstwo biegowe. Proszę Państwa, według relacji kilku, narciarstwo u nas rozpropagowali Szwedzi i Norwedzi, a więc przede wszystkim studenci. Studenci, którzy przyjeżdżali tutaj na studia do ówczesnej jeszcze królewsko-pruskiej Wyższej Szkoły Technicznej, a więc dzisiejszej Politechniki otwartej w roku 1904, i to z nimi przyszła moda i oni to spopularyzowali, wszystkim biegówki. I to w pierwszej kolejności na stokach dzisiejszych Piecek i Migowa, więc tam, gdzie dzisiaj pną się bloki
kiedyś, jeszcze w całym okresie międzywojennym, bardzo popularnie były rozjeżdżanie na nartach. I drugim takim miejscem, wypromowanym już jakby przez samych gdańszczan, właśnie z tego powodu, że były to tereny znane, rekreacyjne dla spacerów, dla przejażdżek konnych, dla wycieczek pieszych, to była właśnie Dolina Radości. W 1929 roku otwarty nawet rodzaj takiego mini schroniska, takiej stanicy, powiedzmy, narciarskiej, tutaj zaznaczonej strzałką, tutaj napisane Waldlaufhaus, czyli dom do biegów leśnych, ale to wszystkim chodziło właśnie o te biegi narciarskie. To było też nazywane jako Skihütte, czyli taka jakby domek narciarzy. To było prowadzone przez miasto, taki niewielki budyneczek, gdzie można było znaleźć odpoczynek, naostrzyć narty, czy też baza podczas organizowanych niejednokrotnie sztafet i biegów różnego rodzaju rozgrywek, czyli zawodów sportowych, narciarskich na terenie Doliny Radości. I to było bardzo popularne do końca II wojny światowej. A drugim takim oczywiście miejscem, proszę Państwa, to jest wybudowana w 1932 roku skocznia narciarska w Dolinie Radości, używana jeszcze przecież po II wojnie światowej. To jest akurat zdjęcie z 1941 roku. Niedaleko tej skoczni do dzisiaj zachował się taki kamień pamiątkowy na pamiątkę Leo Beckera, który zmarł wskutek obrażeń poniesionych podczas upadku z tej skoczni, w 1940 roku. Leo Becker był zresztą założycielem gdańskiej grupy narciarstwa biegowego i to był jeden z tych głównych ludzi, którzy rozpropagował wcześniej w latach 20. narciarstwo biegowe właśnie w Dolinie Radości. I to bez dwóch zdań, co może dzisiaj z dzisiejszej perspektywy dziwić, ale oliwa słynęła właśnie w pierwszej kolejności ze sportów zimowych. Dzisiaj, proszę mnie poprawić, ale chyba nie bardzo tak jest, prawda? Zdarza się, no właśnie, ale nie jest to normalne. Oczywiście w Oliwie były także boiska sportowe, było ich jednak relatywnie mniej niż w innych dzielnicach. Były tak naprawdę trzy takie urządzone. Jedno tutaj przy dzisiejszej ulicy Karwieńskiej, drugie przy Spacerowej, tam gdzie dzisiaj są już zabudowania mieszkalne. Przepraszam. Trzecie było na terenie dzisiejszej Żabianki. To wtedy przecież też była Oliwa. Kluby piłkarskie czy wielosekcyjne, które miały piłkę nożną z Oliwy, tak powiem eufemistycznie, nie były najlepsze. Powiedzmy, że brało udział w rozgrywkach, powiem tak, ale nie odnosiło one żadnych większych, znaczących sukcesów. Były tutaj zarówno kluby, nazwijmy to mieszkańskie, jak i także robotnicze, bo ten sport w okresie międzywojennym rozwijał się jakby dwutorowo. Z jednej strony były, nazwijmy to, typowe kluby, to jeszcze nie było w żadnym przypadku zawodostwo, ale i równolegle rozwijały się także kluby typowo robotnicze, czyli te, które gromadziły robotników. To chodziło też o kwestie polityczne, tak? Które miały własną ligę, własne organizacje, własne struktury. Powiedzmy, z tych sportów pozaziemowych jeszcze oliwianie liczyli się tylko tak naprawdę w jednym, w tenisie ziemnym. W latach 20. powstał klub, jak sobie przypomnę, proszę Państwa, bo tenisiści z Wolnego Miasta Gdańska nie mieli żadnych, a za grosz fantazji. Wszystkie kluby, które powstawały, nazywały się niemalże identycznie, bo to było połączenie dwóch barw. Klub z Oliwy nazywał się biało-niebiescy, Blau-Weiß. Z Brzeszcza czerwono-niebiescy, Rot-Weiß. Z Brzeźnia biało-zielony. Jeszcze nie pamiętam, Sopot też miał chyba zielono-złoty, Stogi miał biało-czarny, proszę Państwa, zero fantazji, tu się można pomylić. W dzielnicy były tak naprawdę, nie licząc jej Litkowa później, ale tak naprawdę jedyne korty tenisowe to były te przy dzisiejszej ulicy Alfa Liczbańskiego, gdzie także istniała w ogóle jedyna kryta hala sportowa, Turnhalle. Ona została wybudowana na potrzeby zresztą istniejącej niedaleko szkoły dzisiejszego 5. liceum ogólnokształcącego. Kończąc taki bardzo zatomizowany ten mój wykład, który za chwilę jeszcze postaram się króciutko podsumować, nie można zapomnieć jeszcze o jednej atrakcji, która bardzo mocno pokazywała Oliwę jako coś osobliwego, coś innego, coś, czego żadne inne miejsce w regionie nie miało. Mówimy o zwierzyńcu, czymś, co można nazwać jakimś takim protoplastą dzisiejszego ogrodu zoologicznego. No ale zanim w roku 1928 powstał ten zwierzyniec, w roku 1927 założono w Dolinie Radości dużą fermę zwierząt futerkowych.
I to właśnie Państwo widzą tutaj w tym miejscu. To było zresztą takie, to była duża dyskusja, debata w prasie, bo to miało być takie koło zamachowe, wprowadzenie takiego nowego biznesu w ogóle w regionie, sprowadzone z północnej Ameryki specjalne rasy zwierzaków. Kilka tam uciekło, była straszna afera, czy one tam nie wygryzą jakichś zwierzaków w lasach oliwskich. Mniejsza z tym. Obok jednak, proszę Państwa, powstał Wildgarten Freudenthal, a więc zwierzyniec w Dolinie Radości. Jego początki, proszę Państwa, sięgają także roku 1927, w tym samym roku, kiedy otwarto fermę zwierząt futerkowych, dużą. Gdański Związek Łowiecki wszedł w posiadanie dwóch, podkreślam, żywych jeleni. Na jednym ze statków zostały one znalezione. Nie mam informacji, jak one się tam znalazły. W każdym razie Związek Łowiecki w Gdańsku nie wiedział, co z tą parą zwierząt zrobić i postanowił dać tak tymczasowo na przechowanie swojemu zaprzyjaźnionemu leśniczemu, który jednocześnie prowadził restaurację, tak, to byli wtedy obrotni ludzie, Otto Kaminowi, który miał tą leśniczówkę i restaurację tutaj obok, przy dzisiejszej ulicy Bytowskiej. Dzisiaj tam jest hodowla ryb i pewna restauracja rybna, tak już nie robiąc autoreklamy, czyli sobie reklamy. Okazało się, że ta informacja pojawiła się w prasie, zaczęła budzić duże emocje i to trafiło na dobry grunt, bo mniej więcej w tym czasie już któryś raz powróciła na łama prasy też dyskusja o tym, że Gdańsk, pretendujący do bycia taką metropolią tego regionu, no brakuje mu jakiegoś rodzaju, nazwijmy to, edukacji ekologicznej. To były liczne towarzystwa, które działały na rzecz pobudzania świadomości i wiedzy na temat flory i fauny. Było Towarzystwo Przyrodnicze, najstarsze towarzystwo naukowe założone na ziemiach polskich jeszcze w XVIII wieku. Nadal działało. Było Towarzystwo Botaniczno-Zoologiczne, które także starało się krzewić tą wiedzę i badać tutaj w regionie faunę i florę. Był Związek Łowiecki, który wbrew nazwie także dbał o zwierzaki. I było też szereg ludzi, po prostu uczonych i ludzi, którym było na ręku, na sercu leżało dobro, aby więcej wiedzieć o tej naturze. Wreszcie było Towarzystwo Upiększania Oliwy, które także starało się działać na rzecz uatrakcyjnienia tej wówczas już dzielnicy Gdańska. Pojawiły się artykuły w prasie, trafiły, jak wspomniałem, na dobry grunt. Dobry lobbying spowodował, że, Państwo wybaczą, ja nie mam daty, głowy w ogóle do dat, 16 lutego 1928 roku założono formalnie Towarzystwo Zwierzyńca w Dolinie Radości i ono było organem, które prowadziło ten zwierzyniec, w tym sensie, że zbierało środki, które przekazywało Otto Kaminowi, który miał własnych pracowników. Otto Kamin był, nazwijmy to, operatorem, a Towarzystwo Zwierzęca w Dolinie Radości organizatorem, właścicielem zwierzęca, który bardzo szybko zaczął się rozrastać. Stał się naprawdę atrakcją w regionie. Bardzo szybko w dobrym tonie było konsulowie, marynarze, przedstawiciele różnych firm, bankierzy, fabrykanci podarowali okazy temu zwierzęcowi. Pieniądze były przeznaczone na zakup paszy, jedzenia, budowę nowych ogrodzeń. Te zwierzaki dostawały młode, więc ten menażeria się powiększała. Proszę Państwa, na dole widzą Państwo żubra i to nie jest... Znaczy w prasie jest opisany jako bizon, ale podobno to jest żubr jednak. Żubr Jack, który stał się po prostu atrakcją, maskotką tego, podarowany przez jednego z przedsiębiorców z Oruni. Nie doszedłem do tego, jak on wszedł w posiadanie takiego dużego, żywego zwierzaka. Pojawiły się, proszę Państwa, jelenie, nowe kopytne, wilki, szopy pracze, bobry, dziki, wydry, mnóstwo ptactwa wodnego. Część w ogóle nie była trzymana w klatkach, mówię o ptactwie. Po prostu żyły sobie w okolicznych, czarne łabędzie, białe łabędzie zwykłe, żyły sobie po prostu przy tej placówce. Dla Otto Kamina było ważne to, że obok miał własną, prywatną restaurację, więc to po prostu wszyscy, którzy zwiedzali zwierzęcie, po czym szli sobie zjeść obiad u niego. To było takie samonapędzające się miejsce, gdzie tam tej edukacji ekologicznej za wiele nie było, natomiast wśród wspomnień, szczególnie młodocianych wówczas ludzi, ewidentnie to miejsce bardzo głęboko i trudno się dziwić, zapadło w pamięć. Były też wilki, widzą Państwo. Z wilkami zresztą wiąże się taka tragedia, jaką była ucieczka czterech wilków w listopadzie 1934 roku. One zresztą pogryzły matkę z dzieckiem,
która szła od strony granicy, od strony Złotej Karczmy w dół. Była wielka obława z motocyklami, z samolotem, nadal komunikatami przez radio. Cztery wilczki, trzy wilczki zastrzelone i matkę samicę także. Wtedy była duża afera, bo się okazało, że po pierwsze jeden z opiekunów nie zamknął klatki, bo pił. A druga była taka, że one były niedokarmione po prostu, że tam, więc było troszeczkę porządkowania pewnych kwestii. Niemniej jednak zwierzęciec na pewno działał do końca okresu międzywojennego. W latach II wojny światowej nie mam pojęcia, czy jeszcze nadal funkcjonował, nie udało mi się tej informacji potwierdzić. Jest taka ślad, że prawdopodobnie te zwierzęta zostały przetransportowane do Poznania, gdzie w latach okupacji Niemcy chcą tu tworzyć nowe miasto. Typowo niemieckim charakterze utworzyli przecież własny Uniwersytet III Rzeszy, a także utworzyli nowy ogród zoologiczny. Już nie zwierzęciec, ale ogród zoologiczny. Tam przyjechały zwierzaki z Berlina, z Hamburga, także te, które były ewakuowane z północnych Niemiec. I jest taka jedna poszlaka mówiąca, że prawdopodobnie tam przynajmniej część zwierząt z Oliwy trafiła już w latach wojny. Proszę Państwa, jeszcze tylko minutkę. Ja Państwu podałem tak naprawdę nawet chyba nie najważniejsze, ale dla mnie takie najciekawsze przykłady pewnych miejsc, procesów, zjawisk, wydarzeń, które dotyczyły tego przemysłu czasu wolnego, jeżeli chodzi o dawną Oliwę. Ja wiele rzeczy nie wymieniłem, szereg innych restauracji, nie wspomniałem przed o kinie, teraz sobie przypomniałem, które przypomnę, że pierwsze, jedyne tak naprawdę kino stałe w Oliwie zostało otwarte jeszcze przed wybuchem I wojny światowej w 1913. Funkcjonowało pod nazwą Roxy Leichtspiele, bo Leichtspiele to była nazwa jakby kina wówczas. Na ulicy dzisiaj opata Jacka Rybińskiego 11. Jeżeli Państwo znają Oliwę, to w tym miejscu, dokładnie w lipcu 1945 roku, otwarto kino Polonia, późniejszego Delfina. Delfina. Więc widzą Państwo, że dokładnie w tym samym miejscu już ponad 100 lat, przepraszam, już nie ma kina. No ale grubo kilkadziesiąt lat większość Oliwian zazwyczaj, zapewne po raz pierwszy spotkało się z dziesiątą muzą właśnie w tym samym miejscu. Ja bym chciał, żeby Państwo z tego mojego nieco przydługiego spotkania, już kończę, bo jest duszno, wyniesie tak naprawdę tą jedną z najważniejszych kwestii, a więc tego, aby zrozumieć, że jak wiele niegdyś Oliwa miała wspólnego z Sopotem. Że Oliwa była bardzo ważnym kurortem, tym Luftkurort, no i jednocześnie także kurortem nadmorskim, ale w mniejszej skali, że było to miejsce bardzo popularne, bardzo ważne na tej mapie krajoznawczej, centrum, w okresie międzywojennym centrum życia sportów zimowych ze zwierzyńcem, w miejscu, gdzie tak jak już na samym początku wspominałem, pewna dynamika zmian, nie była tak duża, nie do końca wiem dlaczego, powiem szczerze, niż w innych miejscach. I faktycznie te hotele czy restauracje w tym miejscu działały zazwyczaj o wiele dłużej niż gdzie indziej. Nawet zmiana właścicieli zazwyczaj nie była tak gwałtowna i tak częsta, jak w innych dzielnicach. Czy to dobrze, czy źle, to już jest osobna kwestia. I taka może, już kończąc naprawdę taki rodzaj ostatniego słowa, mam wrażenie, że na tym polu dzisiejsza Oliwa wciąż nadal ma wiele do zrobienia i myślę, że jeszcze jest kilka kwestii w sensie turystyki, popularyzacji, ja mówię o współczesnej Oliwie, już nawet nie o tej dawnej, które mogłyby się jeszcze zmienić. Mam wrażenie, że nadal Dolina Radości nadal czeka na porządne odkrycie i zagospodarowanie. Nie mówię o deweloperce, mówię oczywiście o ofercie turystycznej krajoznawczej. Tyle z mojej strony. Dziękuję, że są jakieś pytania, to jeżeli Państwo mają jeszcze do mnie cierpliwość, to proszę bardzo. Ja mam jedno pytanie, bo nie mogę znaleźć żadnych wiadomości nad tą dawną leśniczówką, gdzie Pan Kamin urzędował. Tak. Tam jest wzniesienie. Na tym wzniesieniu są ślady tak jakby alei, która prowadziła na szczyt i tam jest obelisk, na którym są jeszcze ślady nazwisk w języku niemieckim. Kolega z klubu turystycznego mi powiedział, że kiedyś na tym obelisku był też globus metalowy. Jest pozostałość tylko, został taki metalowy trzpień tylko. Tego globusa już nie ma, ale jeszcze są ślady nazwisk. Nikt nic na ten temat nie wie.
ja doszłam do ostatniego wywiadu, jaki pan Kamin udzielił i w internecie znalazłam ten wywiad, ale on na ten temat nic nie mówi. A to jest tak jakby za leśniczówką wzgórze i jest ślad, tak jakby dookoła była aleja i tam jest ten obelisk. On jest mniej więcej tak, bo jest kamienny taki krąg i on jest, ja wiem, no jakieś niecałe metry wysokości ma. Niestety w tym momencie pani nie pomogę, ale jeżeli pani by do mnie wysłała zdjęcie tego obeliska, to zacznę kombinować. Natomiast tak szybko przeglądając prasę, przewodniki turystyczne, krajoznawcze, ja szukałam w różnych nic nie wychodzi. Nic, a to jest nic. Na tyle charakterystyczne. Tak, i blisko, i nic nie ma. I drugie pytanie. Znalazłam też w internecie broszurę, którą napisał Mamuszka jeszcze z jednym tam panem z 1953 roku, gdzie on wspomina, że na końcu ulicy Barzyńskiego stała kiedyś na tym wzgórzu szubienica i, no, i to jest jedyne miejsce, jedyne źródło, gdzie Mamuszka o tym pisze. Znaczy to nie źródło, to jest opracowanie, to od razu no. Pana myślę lampka, bo źródło to nie. Ale on nie podaje źródła, on tylko tak. W tej broszurze jest, tylko wzmianka. Czyli ja też cierpię dlatego, że Mamuszka, Franciszek Mamuszka świętej pamięci wykonał tytaniczną robotę. I oczywiście są, pojawiają się głosy, a tutaj błąd, no mój Boże, proszę Państwa, no... No nikt nie robi, nie myli się ten, kto nikt nie robi, a Mamuszka zrobiła fenomenalną, fundamentalną pracę. Oczywiście w jakichś tam drobnostkach się myli i to jest jasne, natomiast no, tytaniczną robotę zrobił i dzisiaj już jego opracowania są niesamowite. Natomiast no, niestety ubolewają wszyscy nad tym, że tam nie ma przepisów. Nie. Ta wiedza poszła niestety z nim do grobu. Powiem tak. Gdyby to była faktycznie szubienica, to powiem wprost, to musiało być w innym źródle, bo to miejsca straceń były tak charakterystyczne, tak zmonopolizowane przez władzę. Ja nie wierzę, że tam była szubienica. Natomiast być może było coś, co było, przypominało szubienicę. Natomiast, no nie, ja nic o tym życiu, o tym nie słyszałem i... On tylko w tym jednym opracowaniu pisze i że... A w żadnym kolejnym tego nie powtarza. Nie. To też jest namienne. To jest nieduża broszura z 1953 roku. I tylko w internecie, nigdzie więcej on na... Przeglądałem mapy, przeglądałem gazety oliwskie typowo, wspomnienia, nic, aż mi się wierzyć, nie chcę, żeby to była de facto, być może to była jakaś rodzaj instalacji, może jakiś rodzaj, nie wiem, wodopoju, może jakaś stacja dla poczty, nie wiem, strzelam, ale szubienica to śmiem twierdzić, że nie. To miejsca straceń były na tyle, mówię, charakterystyczne i to był monopol władzy, jakakolwiek by to nie było. To nie można było sobie samemu postawić szubienicy. Ale on pisze, że właśnie opaci, chcąc zastraszyć tutaj oliwską ludność, właśnie tam na tym wzgórzu, a tam jest... Ale jest kilku badaczy klasztoru i opactwa i tam... Ja czytałem te książki jakiś czas temu, ale to by mi utkwiło w pamięć. Więc powiem tak, myślę, że to jakiś był błąd, ale powiem tak, nauczyłem się, będąc historykiem, nie mówić nigdy. Może tak, dziękuję. Ja może nie mam pytania, ale tylko odpowiedź a propos pomnika obelisku. Ja go widziałem w 1981-1982 roku. Składał się z fundamentów i faktycznie ten jego grobu było kamienne coś jajowatego. I były nazwiska na tym i może przy poszukiwaniach internetowych nie utrwiło jedno, ponieważ nie znałem z niemieckiego od dzieciństwa, ale było swojsko brzmiące nazwisko Czerwiński. A to nie. Nazwisko się pojawia, przewija, w razie był to... Faktycznie był postument i na tym było coś takiego jajowatego. Druga część zniknęła w takim razie. No minęło 40 lat, dzięki Bogu. Poza tym to był metal, tak? Nie, to było kamienne. Bo jest kamienny. Nawet nazwisko Czerwiński, że to się pojawia gdzieś... Nie. Czerwiński to trochę u nas było coś Te nazwiska, co są jeszcze widoczne, ja znalazłam w internecie kilkanaście lat temu, ktoś zrobił zdjęcia i ja mam też swoje zdjęcia, gdzie są częściowo do odczytania niemieckie nazwiska. Dobrze. On jest taki czteroboczny. Czy są jeszcze jakieś inne pytania w takim razie? Ja mam jeszcze takie pytanie a propos tego maskotu. Słyszałem w przyszłym, że tam oprócz tego, że oficjalna była taka rozrywkowa, to tam była taka bardzo rozrywkowa działalność. Dom publiczny? No mówiąc krótko, zamku. Tak. Czyli ja też słyszałem taką relację, natomiast to jest tylko jedna relacja, więc trudno mi ją zweryfikować, powiem tak. Ale tak, też o tym słyszałem, że można tam było różne rzeczy zdobyć, tak. Ale nie umiem Państwu odpowiedzieć na to pytanie, niestety.
Dobrze. Dziękuję Państwu. Miłej niedzieli.